Cześć, jestem Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przedpremierowo nowiuśkiego, mitycznego zadymiarza, którym jest Doug. Jest on serdecznym przyjacielem Baza. Ale zanim zaczniemy, trzeba ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie oto osoby zgarniają kozacki pakiet do Janet. Gratuluję. Teraz proszę przywitać gromkimi łebkami w górę nowego zadymiarza Douga, ponieważ jest to przecudowny dinozaur. Ma na sobie ubrany taki bezrękawnik, w ręku trzyma hot doga, a na czole ma taką czapkę, coś a la jak ludzie mieli w jakichś restauracjach. Jest to zadymiarz, który pierwszy w Brawl Stars potrafi wskrzesić swojego teammate'a. Na samym początku przeczytajmy sobie opis, jeżeli chodzi o Douga. Hot dogi Douga wydłużają datę ważności twoich sojuszników. Ej, ale fajnie to ograli. Sprawdźmy poziom mistrzowski. Za ostatni poziom mistrzowski dostajemy tytuł zwyżerca. Dziwnie to brzmi. I sprawdźmy sobie jeszcze, jak to było u Cordeliusa, bo nie sprawdziliśmy tego wczoraj. Zapomniałem o tym. Tytuł gracza toksyczny. Oczywiście Douga przetestujemy sobie na maksymalnym poziomie 11, czyli postać jest wymaksowana, ale zanim to zrobimy, przeczytajmy sobie opis. Punkty życia 7200, oczywiście to się tyczy maksymalnego konta. Szybkość ruchu szybka, atak podstawowy to przekąskowy atak. Świeże jedzenie dla przyjaciół, przeterminowane dla innych. Śmiesznie to brzmi. Leczy sojuszników i razi wrogów, tym bardziej im bliżej nich jesteś. Obrażenia 1800, wylecz 900, szybkość przeładowania normalna, zasięg krótki. Okej, okay. Czyli mamy dwie postacie z zasięgiem krótkim, ale mają dzięki temu dodatkowe atrybuty. Super atak nazywa się dokładka, specjalny pikantny hotdog dla docelowego sojusznika lub samego Douga. Gdy wzmocniony zadymiarz zostanie pokonany, po krótkim czasie wróci z 50% punktów życia. Zasięg normalny. No powiem wam, że już nie mogę się doczekać, więc przetestujmy go. Pierwszy mecz, starcie solo, więc jest szansa, że jak się wyłożymy, to zostaniemy wskrzeszeni dzięki magicznej mocy hot doga. Porąbana fabuła. Aha! My tak atakujemy jak Jackie? Bomba, bomba, bomba. Moje, 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 moje! Oddaj, 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 gościu. No dobra, jest to bardzo ciekawy zadymiarz, bo jest w miarę szybki. No zobaczcie, nawet szybko biega. A, bo ja mam jeszcze tutaj dodatkowy gadżet w krzakach, dlatego tak szybko biegamy. Teraz to jest normalna prędkość Douga. Taką jak widzicie. Okej, pyk, pyk, pyk. No i brakuje nam jednego uderzenia do ultimate ataku. Idziemy w broka od razu. Pyk. Okej, bomba. Rzucamy hot doga, na przykład do przodu. Aha, hot dog nie przelatuje przez ściany. Rzucamy hot doga. Poleciał tam i... O kurczę. To czekaj, to ja nie nabiłem sobie sam ulta? Jak ja mam to zrobić? Halo! Halo! Bomba, bomba. Jeszcze raz, bomba. Wracaj tutaj. Dobra, padł. Kroję tego cuba, jeszcze raz. Bomba, bomba. I co, wystarczy, że nacisnę przycisk ulti i wtedy ja zjem tego hotdoga? Naciskam? Tak! Musicie szybko kliknąć przycisk ulti. Wtedy nad głową pojawi wam się hotdog. No i co, ja teraz zginę i zostanę wskrzeszony? Czy to tylko trwa na czas? Uwaga, nie. Czyli to nie jest tak jak myślałem. To działa tylko przez krótki okres, moi drodzy. Więc sprawdźmy dokładnie jak to działa, ale na arenie treningowej. Nabijmy sobie szybko ulta. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, mamy ulti. I wyobraźcie sobie sytuację, że wasz na przykład teammate z waszej drużyny ma bardzo mało HP i mówisz, kurczę, bez niego sobie nie poradzę. Na przykład w trybie knockout. O, to będzie najlepszy przykład. I dajesz mu hot doga, on go zjada i zostaje wskrzeszony. Uwaga, za chwileczkę zjemy hot doga, potem strzelę, zjem hot doga, zjadłem. I patrzcie, ginę. Pyk. Zmieniam się z hot doga znowu w postać. Ale bajer, niesamowita sprawa. Więc za chwileczkę na pewno sobie zagramy tryb knockout i postaramy się wskrzesić mojego członka drużyny. Myślałem, że ten atak będzie trwał cały czas, ale niestety Supercell inaczej zadecydował, bo z pewnością byłoby to za mocno OP. Sprawdźmy sobie skinki do Douga. Kolejnym skinem do Douga będzie smoczy Doug. Okej, okay, patrzcie jak on fajnie wygląda. Będzie można kupić go za 29 gemów. Bardzo tanio. I pamiętajcie, zanim kupicie jakiegoś skina przed zakupem gemów, nie zapomnijcie skorzystać z kodu FARL. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga. Także dziękuję każdemu za wsparcie. A teraz kupujemy nowego skina do Douga. Let's go! Smoczy Doug. Fajnie wygląda, mi się mega podoba. Wybieramy i odpalamy oczywiście pierwszy gadżet. Pierwszy gadżet nazywa się podwójna kiełbaska. Następny przekąskowy atak. Tylko leczy sojuszników, ale o dwa razy więcej punktów. Okej, okay. Wybieramy i wybieramy pierwszy star power, który nazywa się Fast Food. Wskrzeszone cele zyskują po wskrzeszeniu większą szybkość ruchu na 3 sekundy. Ej, fajna sprawa. Wybieramy. Jeszcze chciałem tylko coś sprawdzić. Zaatakujmy z najdalszej odległości Douga. Po ile bijemy?
po 900. Podejdziemy troszeczkę bliżej. Też po 900, jeszcze bliżej. 1080. 1260, a jak podejdę najbliżej, to uderzę ile? 1800. Okej, czyli ważne jest, grając z dagiem, żeby rushować, podbiegać jak najbliżej przeciwnika, wtedy zadamy największy damage. Teraz się zabijmy i zobaczmy, jak nasze przyspieszenie działa. Okej, jeszcze jeden strzał, hot dog. I giniemy. I uwaga, dostaniemy speed na 3 sekundy. Tak, zobaczcie, lecimy jak poparzeni. Okej, spoko. Lecimy z trybem knockout, w mojej drużynie jest... Okej. Tarka, wiertarka, damy radę. Prawdopodobnie damy radę. Jak ten duck śmiesznie chodzi, zobaczcie. Ej, ej, przecież pokonamy w taki sposób. To jest za... Aha! 1v1, tak zostało, no dobra. Ja bym chciał, żeby on mnie obił mocno. Dobrze, 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 jeszcze mnie obi, stary. Jeszcze, jeszcze, okej, okej. O! 30 HP! Nie uleczyłem się gadżetem? Co to jest za przypał? Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Raz. No dobra, zepsułem, zepsułem. Jeszcze raz to zróbmy. Potrzebuję nabić szybko ulti, żeby później móc się ewentualnie wskrzesić. Patrzcie, rzuciłem mu! Patrzcie, zdążyłem mu rzucić hot doga i się wskrzesił! Ale to jest coś pięknego! Teraz go uleczę! 3240 leczę? Z tego gadżetu? Niesamowite. Lecisz z nim, stary, lecisz, lecisz, leczę cię! 1200, okej, czyli im bliżej, tym mocniej leczę. Dobra, fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Lecisz w niego, stary. Który to wygra? Nie możesz go zabić, nie możesz go zabić, odejdź! Dobra, wygraliśmy to, XD. Ale jest 1-1, więc postaram się teraz jeszcze raz ulta nabić. I teraz chcę zostać sam, zginąć i się wskrzesić. Adam. No niestety nie wyszło. No dobra. To teraz sprawdźmy drugi star power i gadżet. Drugim gadżetem jest dodatkowa musztarda. O kurczę, tutaj naprawdę ktoś miał mega fantazję, tworząc te star power i gadżety. Następna przekąska zadaje tylko obrażenia wrogom, ale liczba punktów obrażeń jest 2 razy większa. Czyli pierwszy gadżet tylko leczył, a drugi tylko atakuje. Czyli Duck teraz będzie taki bardziej ofensywny. A drugi star power to samoobsługa. Przekąskowy atak leczy również Daga o 20% normalnej wartości. Dziwnie napisane, ale wybierzmy i przetestujmy. Sprawdźmy sobie na początku nowy gadżet na arenie treningowej. Maksymalna odległość od oponenta. Duck bije po 900, kiedy użyję musztardy. 1800, okej. Teraz jesteśmy najbliżej przeciwnika, atakujemy normalnie 1800. Kiedy użyjemy musztardy, BUM! 3600. Przecież to będzie takie combo, że to jest koniec świata. Ojojoj, widzowie, bójcie się Daga, który używa musztardy. Jakkolwiek to brzmi oczywiście, ale zobaczcie, no jest wkurzony. Jak on tu tą musztardą zara przysmaruje komuś, to będzie mocne. Od razu lecę w Cordeliusa. Bomba. O kurczę, jak się ciężko tą postacią gra. Padam. XD. Ale taka musztarda na takiego Franka to jest coś pięknego. Jak Frank ma prawie 10 HP, o to jak mu uderzysz 3600, no to już tą 1/3 mu zabierzesz, co nie? Dobra, wjeżdżamy teraz na ostro we Franka. Tylko muszę tutaj zrobić to... Dobra, jest Cordelius z tym! Zabrał mnie do swojego świata, jeszcze mnie stunował, no halo! Dobra, miałem bardzo słabą drużynę, więc nie ma nawet co tutaj patrzeć na to. Gramy jeszcze raz. Tutaj Dagiem generalnie w tym trybie jest ciężko, bo Dag jest dobry, kiedy jest blisko oponenta, co nie? Na daleko on nic nie zrobi, ale mamy już w drużynie Baza i Daga, czyli dwa dinozaury, które biją na blisko. Odejdź, 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 nie bij mnie. Kurczę, prawie mnie trafił. Dobra, uderzyłem go. Wow, 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 wow. Padnę, 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 żyję. Prawie mnie trafił, okej. Okay. No jest przypał, nie? Jakby ktoś pytał, to jest ostry przypał. I bum, bum! Dobra. Odpalam hot doga na sobie, bo i tak padnę pewnie. Przeżyłem. Dobra. Porobiłem, porobiłem. 570 HP. Wcale nie jest tak proste na otwartej przestrzeni grać tym zadymiarzem, ale specjalnie wybrałem taką mapę, żeby go przetestować. I powiem wam, że jest naprawdę ciężko. Dagiem będzie się grało fajnie mapy, na których... Jest dużo krzaczków, co nie? Bo wiecie, Baz jest fajny, bo Baz się przyciągnie zawsze tym swoim kołem ratunkowym, a Dag nie. Ale fajna taktyka na Daga jest taka, jak się fajnie nawet zrymowało, że jeżeli masz naładowanego ulta, to już wjeżdżasz na pełnej w oponentów. Odpalasz musztardę i wjeżdżasz na pełnej. Kiedy jest aktywny oczywiście hot dog nad głową, bo wtedy macie szansę ich porobić, zginąć, ale i tak zostaniecie wskrzeszeni, co nie? Patrzcie, bomba, bomba, hot dog. Dalej jadę z tym poko.
Okej, okay, i będę padał? Padam, padam. Padłem i się respię. Coś pięknego. I dalej gracie o zwycięstwo. Tutaj będzie ciężko z Eevee grać, ale postaramy się ją troszeczkę tutaj wyczuć. O nie, nie wyczułem. Raz, dwa, trzy. Dobra. Jednak na blisko Duck jest mocny. Fajna postać, naprawdę ciekawa. Na przykład wyobraźcie sobie taką gierkę na wzburzonej pieczarze. Tutaj naprawdę jest ostra zadyma zawsze. I postaramy się zrobić tutaj taki rekordzik frażesków. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mamy Bo, który kradnie mi cuba. Dostaję jedną blombę, drugą, trzecią. Padam, 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 czwartą. Padam, padam, żyję. Ajajaj, jest ciężko, nie? Naprawdę jest ciężko. Odpalamy hot doga i wjeżdżamy w Cordeliusa, który mnie z pewnością zabije. Tak, zabił mnie, ale respię się jeszcze w dodatku w jego świecie. I jestem, wracam, powracam do żywych. Wow. Ta postać to prawdziwy kamikaze, moi drodzy. Jak będziecie widzieli Daga, to pamiętajcie, że tą postacią gra zawsze jakiś wariat i się nie będzie bał grać. Ponieważ jak ma naładowanego ulta, to odpala hot doga i wjeżdża w takiego Jeana na przykład. I patrzcie, ten Jean mu nic nie robi. Pyk, take it easy, bro. Z tego wszystkiego w ogóle zapomniałem używać musztardy. Tu może ktoś być? Nie ma. Gdzie ty, ziomku, jesteś? Bo chcę nabić sobie jeszcze jednego ulta na tobie. Spójrzcie, jak ten Duck w ogóle prześmiesznie biega. Ta głowa mu lata prawo-lewo, bo jest za długa. Okej, okay. 6 El Primo. Jest przypał, jest przypał, jest przypał. Hot dog, hot dog, hot dog. Zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Tak jest, zabij mnie. I ja się respię w tym momencie. Powracam. Ale zadyma. Mam dodatkowo musztardę załadowaną i bomba. 4600, on przeżył. I jeszcze strzelił mi w ryja 260 HP. Z takim El Primo nie będzie prosto. Robimy tak, musztarda. Musztarda, gadżet. Walczymy dalej, no dawaj, bij, bij, bij. Chłopie, no. Okej, podpalił mnie, padnę. 48 HP. Wlazłem mu pod pięść. A mi się skończył hot dog, rozumiecie to? Ach, ale i tak ekscytujący meczek. Jeżeli wytrwaliście do samego końca tego odcinka, napiszcie w komentarzu lubię hot dogi. Na dzisiaj to było tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farel, trzymajcie się, hej!